Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj będzie unboxing, rozpakowanie takiego testera diagnostycznego przeznaczonego dla motocykli, skuterów, które po prostu mają taki port diagnostyczny. Oczywiście on się różni od OBD-16, niemniej tam są takie specjalne przejściówki, gdzie po prostu każdy jakby marka może być podłączona za pomocą takiej przejściówki typu 3-pin, 6-pin, 4-pin, tam Honda, Kawasaki, Suzuki, Piaggio, Vespa, Benelli i tam inne takie jakieś, słuchajcie, podobne. I po prostu można nasz motocykl, skuter zdiagnozować, szczególnie gdy świeci się na przykład kontrolka silnika, albo jest problem z ABS-em, albo z immobilizerem. Jest to, jak widzicie, firmy GDIAC, model M100 Pro, czyli ten trochę taki lepszy, bo jest wersja M100, aczkolwiek M100 Pro ma niby więcej jakichś takich właściwości, że można kodować immobilizery i tym takie podobne, więc myślę, że warto dopłacić tam powiedzmy jakieś 150-200 zł i kupić właśnie taki interfejsik. Słuchajcie, ja go jeszcze nie otwierałem, jest to tak naprawdę unboxing, rozpakowanie na żywo. Także jest tutaj trochę pobijany, bo to wiecie, kartonik, jak to idzie z AliExpress. Kosztował ogólnie około, chyba była promocja, 447 zł. Jest to wersja, same tam pudełko, bez tych takich przejściówek do danego motocykla. Niemniej ja już sobie, a ja akurat mam Piaggio, bo na razie akurat tylko taki motocykl mam, gdzie jest wyjście z portem diagnostycznym. Także sobie dokupujecie oddzielnie bardzo dobrej jakości takie właśnie przewody. Akurat tutaj widzicie, że obsługuje Suzuki 6-pin oraz moje Vespa Piaggio 3-pin. I tutaj mniej więcej Wam pokażę od razu, jak to może wygląda. Czyli mamy tutaj już normalnie do naszego GDIAC się wpinamy. A tutaj mamy już, zobaczcie, i to tak naprawdę jakościowo jest zrobione. Tutaj jest do Piaggio. Cholera, jak to, żeby lepiej Wam pokazać. 3-pin. Akurat ciemno się zrobiło. Tutaj mamy Suzuki, jest to wszystko, zobaczcie, podpisane Suzuki. Tutaj jest inna generacja Suzuki, tu już te przewody się różnią do różnych, widzicie, Suzuki, a tu Piaggio, Aprilia, Vespa. Jest właśnie na taki jakby stary fiatowski. Fiaty miały chyba takie właśnie porty diagnostyczne, lub gdzieś tam chyba w Punto 1 nawet coś takiego miała. Także można sobie kabelek oddzielnie dokupić. Oczywiście można ten zestaw, słuchajcie, kupić od razu w formie taki deluxe, full version, gdzie po prostu te wszystkie przewody będziecie mieli do naprawdę wielu marek, do wszystkich marek, które po prostu obsługuje ten interfejs diagnostyczny. No i wtedy to polecane jest według mnie, jak ktoś prowadzi warsztat. No ja, taki jak ja, sami wiecie, polecam moje filmy. Już kilka filmów z Piaggio też tam nagrałem dla Was. Myślę, że będzie ich przybywać. Na pewno w następnym odcinku podłączymy ten interfejs właśnie do mojego Piaggio MP3. Zobaczymy, co tam on wykaże, co on po prostu potrafi. A dzisiaj po prostu go rozpakujemy. Może uda go nam się na pusto, że tak powiem, uruchomić. I zobaczymy, jak te menu wygląda. Aczkolwiek, no mogę Wam jedynie powiedzieć, że sprzedawca polecał do mojego Piaggio akurat ten interfejsik. Także ja zbliżam aparat i będziemy to rozpakowywać. Ok, przewodzik położyliśmy tutaj do naszego, do naszej włoszczyzny, że tak bym powiedział. Już coś się rozerwało, niestety. Zobaczymy, jak to wygląda. Wczoraj to otrzymałem, także dopiero dzisiaj wyjmuję, bo wczoraj nawet byłem tak zmęczony już, słuchajcie, po moich dwóch pracach, że po prostu już nie miałem sił nawet tego tworzyć. Ok, bardzo dobrej jakości, taka jakby gumka. Ładne, ładne naprawdę pudło. Spoko do przenoszenia, zobaczcie, profeska. Mamy dwa zameczki, ale w takim jakby wody, wodoodporne. To jakby takie jest, wiecie, takie, no fajne, fajne, fajne. Czyli pudełko robi co najmniej wrażenie ekstra plus. Wow, co to jest w środku? Coś tam jednak dali. Dobra, co tutaj jest? Moto 02 kabel się nazywa, Power Clamp Battery Test. A, czyli to podłączamy do naszego hosta, tyku, tyku, i tutaj zasilanie pewnie też z tego, bierze zasilanie i sprawdzamy, Motorbike Diagnostic, czyli tutaj jak to powinno być, czyli po prostu Power Clamp, tyku, tyku, wrong typ o coupling, czyli pokazuje tutaj, słuchajcie, które podłączenie jest dobre.
takie i takie. Zaraz zobaczmy, wyjmijmy to od razu. No słuchajcie, ale jakość tych kabli jest zarąbista po prostu. To normalnie mi to w rękach normalnie się podoba. Czyli mamy Dodge Diaga. To jest chyba, no to wiadomo, do plusa, do minusa. Ale wiecie co? Zobaczcie, jeden kabelek tu idzie, drugi tu, czarny, czerwony, czyli to jest ten tester. Wiadomo, jak te nowe testerki wszystkie do akumulatorów. On dużo wtedy prądu nie pobiera, on działa po prostu obciążając w sposób elektroniczny, tam przelicza sobie po prostu mikrospadki napięcia, tu zadaje bardzo małe obciążenie, ale on ma tam sobie taki kalkulator, przelicza i tak to wygląda, jest wszystko, zobaczcie, power, clamp, supply, baterii, test, wszystko jest podpisane, tutaj właśnie chyba dodatkowo jest zasilanie, ale zaraz do tego wrócimy, na razie ten kabelek tutaj na bok odkładamy, ale jakość kabli, ja już widzę po przewodach, słuchajcie, tych, że jest po prostu, tutaj mamy przewód jakiś Moto 01. A, i to tam co pokazane było, że to pasuje do tego. O, widzicie? To pasuje do tego, pstryk, żeby dało napięcie. I to jest Moto 01, czyli ten standardowy, czyli GDIAC. A, i tutaj kolejny się podłącza. Ok, czyli ten będzie pasował. Tutaj się podłącza. Tak, o, tak pasuje, a ten już idzie do interfejsu. A to idzie tak po prostu do naszego akumulatora i tam pewnie można będzie uruchamiać, że tak powiem, silnik i sprawdzać ładowanie i tym takie podobne. On będzie to testował, dawał pewnie nam parametry naszego alternatora ITP. Co my tutaj mamy? A tutaj jest Universal Jump Cable, zobaczcie. I mamy tutaj GND, CAN-L, BUS+, WCC+, L-Line, K-Line i coś to, i bus minus 1. Także kabelek mamy taki, że widzicie z tymi szpikulcami, że w zasadzie ten kto wie i umie jak to podłączyć, to w zasadzie tym jednym kabelkiem, który jest oznaczony Moto 04 i tak do swojej kostki, że tak powiem, będzie mógł się podłączyć. Więc tak szczerze mówiąc, ten kabelek zastępuje wszystkie możliwe kable, tylko wiadomo, trzeba wiedzieć, gdzie tymi ustrojstwami, gdzie, który wykorzystać i gdzie się podłączyć. Więc już to takie trochę do poczytania dla osób trochę bardziej profesjonalnych, ale wtedy nie muszą kupywać wszystkich kabli, które są drogie, bo ten zestaw kosztuje, jak mówiłem, około 447 zł w promocji kupiłem, ale normalnie około 500 kosztuje, a z kablami to około nawet 1000, bo kable, przewody są drogie. Sam ten przewód właśnie 3 w 1 Piaggio Suzuki to 90 zł, no ale mówię, jest naprawdę jakoś, słuchajcie, ja to czuję, każdy z Was wiecie o co chodzi, to się czuje po prostu w ręce. Dobra, tutaj mamy jeszcze przewód Moto 03 i co on posiada? A, no to już wiem co on posiada. On posiada, zobaczcie, z naszego GDIAGA na OBD16, czyli jeżeli już mamy jakiś tam, powiedzmy, OBD16P, czyli jak już mamy jakiś skuter, czy tam motocykl, czy coś tam, gdzie już mamy od razu OBD16, no to wtedy wiadomo, tylko to do skanera, pstryk, do motorku i mamy to, ale jak nie mamy, no to niestety musimy kupować takie przejściówki albo brać tamten, co pokazywałem i podłączać poszczególne piny do poszczególnych wyjść z naszego skuterka. Dobra, teraz najważniejsze, co mamy dalej? Aż się boję, oby to działało. Tear down, czyli ściągnij w dół. W ogóle operatę, devicate, environmental worker, ty. Okej. O, siedzi tutaj karta pamięci, czyli podejrzewam, że cały soft jest tutaj. Tutaj plomba gwarancyjna, wejście starego typu, jeszcze USB mikro, czyli, znaczy to jest jeszcze mini chyba C, mini USB, przepraszam. No i teraz, czy to się uruchomi bez zasilania? Chyba nie, bo jest takie lekkie, nie wiem czy to ma akumulator. Raczej nie. Mi się wydaje, że słuchajcie, trzeba podłączyć to. Wiecie co, skoro tam jest OBD ten, to myślę nic się nie stanie, jak ja to bym podłączył po prostu chyba do swojej Hondy. Tylko ciekawe, czy to da się podłączyć do samochodu. Może zaraz spróbujemy, bo jest lekki. Myślę, że tutaj brakuje nam zasilania. I żeby sobie przetestować cokolwiek i zaraz zobaczyć, czy się nie mylę. Tak, to musimy po prostu podłączyć tutaj zasilanie, bo tam jest napisane ile tam voltów, bo raczej przez USB to nie pójdzie. Kabel USB służy tutaj właśnie do update'u,
do update'u, no niestety to się nie uruchamia, samo się nie uruchomi, bo jest lekkie, nie czuję, żeby w tym był akumulator, po prostu to będzie brało zasilanie z portu naszego komunikacyjnego, albo po prostu będzie trzeba podłączyć się do akumulatora, żeby wzięło dodatkowo z naszego motocykla napięcie, no bo tutaj zobaczcie, naciskamy, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, dwa razy też nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, tu innych włączników nie ma, czyli po prostu zaraz przeczytamy instrukcję i wyjdzie, może ja to położę na dół, że wymagane jest po prostu zewnętrzne, no kabel USB z tym starym portem, nic tam ciekawego. Tutaj są dwie książeczki, jedna to jest jakaś aplikacja, spoko, spoko. No tutaj data produkcji, wszystko spoko, elegancko, nie no, czuć jakoś, wam powiem szczerze, nie ma co. M100 Pro, myślę, że dla tych, co to oglądają, mają wiadomo motocykle, to... Dobra, trochę przerwało, bo skończyła się bateria w moim aparacie, którym nagrywam, ale słuchajcie, mamy mały zasilaczek z wtyczką 12V, bierzemy nasz przewodzik, właśnie ten główny Mindtest Cable, zwał jak zwał, z moim zarąbistym lub nie akcentem, podłączamy go tutaj, trochę tak przykręcimy, weźmiemy zasilanie i zaraz zobaczymy. Zasilacz taki, wiecie, od wkrętarki byle jakiej, 12V i 1A, aby to odpalić, podłączamy tu, nie ma miękko. O, i mamy to. Mamy to, dobra. Po podłączeniu przez ten kabel, czyli kabel już służący do diagnostyki, tylko daliśmy, wiadomo, zewnętrzne źródło zasilania, przechodzimy do diagnozis. O kurde, co? Czyli wybieramy OBD, jak nie ma naszego, że tak powiem, motocykla, to możemy ze standardowego OBD korzystać. Mamy tutaj engine, ale o, no nic się nie podłączy, bo nie mamy nic podłączonego. Chcę klikać, żeby wyjść dalej dla was, pokazać, jakie są funkcje. Oczywiście jutro będzie film, prawdopodobnie jutro, może w niedzielę wrzucę, zobaczymy, jak mi się uda, bo zawsze, dobra, wyszliśmy, idźmy, co mamy, Adiva, Aeon, Aprilia, Articat, Baia, Benelli, BMW, Brixton, Bombardier, CF Moto, Fit jakiś, nie wiem co to jest, Hartford, Honda, Hyosung, Hero, Indian, Kawasaki, KTM, Kymco, Modenas, jeszcze ktoś dzwoni zawsze, gdy nie trzeba, PGO, Piaggio, no to co było mi potrzebne, Einfield, kurde, jak snajperka jakaś angielska, Royo, Suzuki, Sym, TVS, Triumph, Vespa, Yamaha, Iben, jakiś GPX, Peugeot, Morini, czy coś jeszcze jest? Nie, to jest to, ok, no to wchodzimy na przykład w moje, gdzie jest Piaggio, zobaczmy co to będzie, Automatic Search, czyli pewnie co mamy, Vehicle Selection, o kurde, wszystkie są, ale Fly, chyba Fly i nie mają przecież portu. MP3 moja jest? Jest. Jest to 25, także jutro ją zajmujemy się, zobaczymy. K-Programming, zobaczcie. Czyli mamy możliwość programowania kluczyków do rabiania. Zobaczcie, ile jest, tylko trzeba wybrać, jaki mamy sterowniczek. Trochę tego jest, spoko. Podoba mi się, i to tylko do Piaggia, czyli każdy będzie miał. Zobaczmy na szybkiego, wejdźmy na przykład na Honda. Honda, o kurde, no dobra. Dobra, autoscan, all models. Ojoj, no dobra, widzę, że Airblade, ej tego, ej. O, już chcę się podłączać, dobra. Kurde, jest od groma, czyli naprawdę baza motocykli w tym jest duża, więc to da nam, że tak powiem, możliwość naprawdę wielu rzeczy. Zaraz wam pokażę w instrukcji, że tutaj da się wtryski programować, czasy wtrysków. Także naprawdę ustawienie tam katalizatora, coś tego, naprawdę jest tego dużo. Baterii to baterii. 12,2V, tyle co daje zasilacz. Module testa, to są te moduły do tego, LCD, to tego nie patrzymy. USB memory, setup. No to tutaj standardowo, sound language, nie ma polskiego. Dobra, wiecie co? Spoko, no odpaliliśmy to po prostu tylko w trybie takim zewnętrznego zasilania, czyli trybie diagnostycznym. Mamy diagnozę, ale wiadomo, dzisiaj nie mamy skuterka, nic nie przetestujemy, to będzie jutro. Ale wiecie co?
skoro mamy kable do pomiaru akumulatora, teraz rozłączam to, to gaśnie, to bierzemy nasz przewód zasilający do testu akumulatora. Jestem tutaj Hondo swoim UFO-em, także podłączamy to, idziemy testować akumulator w moim UFO, bo oprócz tego, że to jest diagnostyka do motocyklowa, zaraz w ogóle może Wam pokażę w instrukcji, co jeszcze jest napisane właśnie. Tylko gdzie to jest moja instrukcja piękna, ładna? To zobaczcie, tutaj właśnie Adaś coś wyhaczył. Coś wyhaczył, zobaczcie. Pro, sobie, fabryczne, serwisowe procedury. Resetting the service light. Make injection adjustments, CO trimmer, czyli CO trimmer, czyli co, dwutlenku węgla. Injection. Trotle, czyli TPS sensor, czyli obroty, jak ktoś już zależy pewnie od, wiecie, od motocykla, od skutera, czy już jesteśmy na wtrysku, czy na gaźniku wtedy i tam, czy jest ten czujnik TPMS, czy nie ma, w większości jest. No i jakieś różne dziwne rzeczy. No i ABS system też, także wiecie co, widzę, że urządzonko jest naprawdę wypas. Dobra, przenosimy się pod Hondę. Te klampy zakładamy na akumulator i zobaczymy, jaka żywotność jeszcze mam akumulatora w Hondzie. Zobaczymy, jak to działa, ale myślę, że będzie, jak ktoś kupi coś takiego, to już nie potrzebuje kupować testera do akumulatorów czy do samochodów właśnie. Bo to nie ma różnicy, tylko pewnie ustawimy, jaką mamy wielkość akumulatora i jazdę. Także idziemy testować. Ok, jesteśmy przy aucie. Na minusie już siedzi, plus podłączam. Odpala się, jak widzicie. Nie wiem, ale wiecie co? Jest więcej w menu. Nie wiem, nie mogę bardziej się, słuchajcie, przybliżyć. Kable są cholera krótkie. Quick, standard, start, zupełnie church. Zupełnie inne są, że tak powiem. Ikonki się, zobaczcie, porobiły. Czyli jak wykryło, że testujemy przez kable rozruchowe, to zobaczcie, nie ma już, wiadomo, naszych diagnozis, jakby wyboru motocykla, tylko po prostu coś, co służy do testu akumulatora. Standard. Out of vehicle, in vehicle. Ale zróbmy out of vehicle. Może się za dużo nie pomyli. Regular flooded. EN norma. Tu nie widzicie, ale ja mam jausę. 400 amperów ma EN. Turn off engine. 400 już ustawiona. Walimy. Dobra. I to jest najważniejsze, jak widzicie. Mamy 59,7% żywotności SOH, już pisze, że jest bad battery, z 400 amperów rated, zostało nam już tylko 284, naładowany jest 97%, czyli akumulator jest naładowany, resistance 9,77 mega ohma. Także naprawdę spoko, można zrzut ekranu robić tam F1, F2 na raz chyba, zaraz to zobaczymy. Czekaj. A no jest, pojawiają się nożyczki. Zrzut ekranu robi, także spoko. Będziemy mieli to w galerii, jak wyjdziemy. Jeszcze raz sprawdźmy. Czy się nie myli? Czy powtarzalne są wyniki? Tak, 59,5% SOH. Sorry, słabo to widać, ale cholera, no niestety. Wywalimy na żywo. Ja nie mam czasu niestety, żeby gdzieś tam jeździć specjalnie po garażach. No generalnie bajka, słuchajcie. A quick. Test 45 h, czekaj, ile ten mój ma amperogodzin? 45 h. Dobra, zobaczmy, co ten powie. No kurde, takie refleksy. No jak słońce, słuchajcie, niepotrzebne to jest powyżej temperatury 0 degrees. O, jeszcze temperaturę pytał. Tutaj pisze 69,1 SOH, ale rated 45 GB, resistance 982, po prostu są inne nastawy, tamte jest dokładniejszy, ja ten trochę nam żywotność, że tak powiem, zawyżał, no bo według innej chyba metodyki, że tak powiem, inne oznaczenie jest akumulatora, inna jakby jego, powiem, zawsze trzeba patrzeć tam, co jest na akumulatorze. Ja mam normę EN wbita i wtedy ma 400 amperów, to ustawiamy, czyli ten Bastik to jest szybki, ale lepiej używać standard. Dobra, słuchajcie, generalnie urząd zanim jest co najmniej to wypaśne, odłączam to, a jutro robimy testy
już na podłączając skuter poprzez specjalną przejściówkę mój Piaggio MP3 i zobaczymy, co ten interfejs diagnostyczny potrafi, ale ja już na wstępie jestem zadowolony. Także do zobaczenia w jutrzejszym filmie.